Witam, Urszula Rutkowska. Gościem dnia jest pani Marta Jäger, dyrektor do spraw zarządzania systemem gospodarki odpadami w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Lubinie. Witam panią serdecznie w naszym studiu. Dzień dobry, witam państwa. Odbyła się druga edycja konkursu wiedzy o gospodarowaniu odpadami na terenie gminy miejskiej Lubin. Pani dyrektor, proszę powiedzieć, jak przebiegały eliminacje do tego konkursu? Konkurs był trzyetapowy. Pierwszym etapem konkursu i eliminacja pierwszych uczniów odbyła się w klasach, na poziomie klasowym. Był to test wiedzy, który rozwiązywali uczniowie klas czwartych. I na podstawie wyników tego testu zostali wyłonieni najlepsi z danych klas w każdej szkole. Drugim etapem była eliminacja międzyszkolna, gdzie ci najlepsi z klas zmierzyli się ze sobą i z każdej szkoły wyłoniliśmy zespół trzyosobowy, który wziął udział w trzecim etapie konkursu, czyli w finale. No właśnie, za nami jest wielki finał tego konkursu. Proszę powiedzieć, jak on przebiegał? Finał przebiegał w Centrum Kultury Muza. Składał się z trzech rund, gdzie te trzyosobowe zwycięskie już ze swoich szkół drużyny odpowiadały na pytania w rundzie pierwszej. W rundzie drugiej miały zestaw sześciu pytań, definicji, rebusów, które również miały za zadanie rozwiązać. Druga runda tego finału odbywała się na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy, więc uczniowie zgłaszali się. Była tutaj rywalizacja, kto będzie tym pierwszym i kto pierwszy będzie mógł odpowiedzieć na pytanie. W rundzie trzeciej, już takiej finałowej, było segregowanie odpadów na czas i trzy drużyny właśnie miały zaszczyt tą segregację przeprowadzić. Tutaj była wysoka punktacja ze względu na to, że każdy prawidłowo posegregowany odpad był punktowany za jeden punkt, więc można było nadrobić swoją punktację. W finale wzięło udział 9 szkół. Zwyciężyła szkoła podstawowa numer 14. Serdecznie gratulujemy. Natomiast drugie miejsce zajął zespół szkół numer 3. Na trzecim miejscu zespół szkół integracyjnych. Co było niesamowite i naprawdę warte podziwu, to był doping, jaki mogliśmy na widowni zobaczyć. Duża sala kinowa w Muzie była wypełniona po brzegi. Dzieci były bardzo entuzjastycznie nastawione, bardzo mocno dopingowały swoje drużyny, także było głośno, wesoło i myślę, że wszystkim się podobało, a zwycięzcom jeszcze raz chciałabym serdecznie pogratulować. Tak, oczywiście gratulujemy wszystkim szkołom biorącym udział w tym konkursie. Wiem, że podczas tego wielkiego finału były projekcje filmów promujących właśnie ekologię. Proszę coś o tym powiedzieć. Tak, w ramach działań edukacyjnych, które MPWiK prowadzi, zostały właśnie zlecone filmy informacyjno-edukacyjne. Są to takie krótkie filmy mówiące o segregacji na terenie gminy miejskiej Lubin, o prawidłowej postawie społecznej, o prawidłowych działaniach, jak prawidłowo segregować odpady. Myślę, że przedstawione są w większej części w formie dosyć humorystycznej, więc przyciągają widza i myślę w krótkich, takich zwięzłych, kilkusekundowych emisjach mogą naprawdę wiele przekazać. Ale pokazują właśnie w taki żartobliwy sposób całą prawdę o segregowaniu śmieci. Proszę powiedzieć, jakie działania inne, pozakonkursowe, prowadzi wasze przedsiębiorstwo? W ramach edukacji ekologicznej prowadzimy szereg zadań. Między innymi są to cykliczne takie pogadanki w przedszkolach, w lubińskich przedszkolach. Tam dzieci uczą się w ramach, poprzez zabawę tak naprawdę, jak prawidłowo postępować z odpadami, uczą się kolorów pojemników, no jakby zasad segregacji na terenie gminy miejskiej Lubin. Również cyklicznie prowadzimy zajęcia w szkołach podstawowych. Są to już bardziej takie zaawansowane, bym powiedziała, lekcje z edukacji ekologicznej, skupiające się głównie właśnie na gospodarce odpadami. Te zajęcia prowadzone są właśnie w klasach czwartych, po to, aby również przygotować i zachęcić uczniów tych klas do wzięcia udziału właśnie w tym konkursie, którego finał się odbył.
No właśnie, również, tak, proszę bardzo. Bo jeszcze oprócz tego mamy prowadzone w czasie wakacji oraz ferii działania w Parku Wrocławskim Centrum Edukacji Przyrodniczej. Tam zachęcamy głównie poprzez zabawę i zachęcamy poprzez artystyczne aspekty również. Zachęcamy dzieci i młodzież do korzystania z takich zajęć, które tam prowadzimy. I również przybliżamy tam to, co można zrobić z odpadami, nie tylko patrząc na te odpady jako odpady, ale również, że można je powtórnie wykorzystać i stworzyć z nich cudowne rzeczy. Ponadto szereg konkursów, które są organizowane oraz przeprowadzane. Konkurs świąteczny na ozdobę świąteczną, który cieszył się ogromnym powodzeniem w zeszłym roku, przed Bożym Narodzeniem. Konkurs fotograficzny, na których zwycięskie fotografie również są nagradzane. Także naprawdę z tej edukacji ekologicznej jest myślę, duży wachlarz. Każdy może coś znaleźć dla siebie, a wszystkie informacje są dostępne na naszych stronach internetowych. Także zapraszam. Proszę powiedzieć, jaką rolę właśnie odbywają się te edukacje ekologiczne? Wiemy już, że docieracie głównie do najmłodszych, bo takiego najmłodszego już trzeba uczyć prawidłowej, selektywnej zbiórki tak, to odpadów. Prawda. W naszej ocenie dzieci i młodzież są niezmiernie ważną grupą społeczną do tego, po to, aby rozpoczynać u nich edukację ekologiczną w tym temacie, jak również wyrabiać w nich takie prawidłowe nawyki. Niemniej jednak prowadzone są również działania co do osób, do innych grup społecznych. Nawet mieliśmy również w ramach tych zajęć prowadzone takie zajęcia dla Uniwersytetu Senioralnego, także każdy naprawdę, staramy się dotrzeć do każdego, natomiast zaczynamy, tak jak pani wspomniała, od najmłodszych lat. Dlaczego warto segregować śmieci? Przede wszystkim ma to ogromny aspekt ekologiczny. Przyczyniamy się do tego, że śmieci będzie mniej, środowisko będzie czystsze, ekologicznie to są same plusy. Natomiast należy również pamiętać, że przepisy prawa bardzo mocno ograniczają nas i naciskają na nas, jakby wymagają od nas tego, aby poziomy recyklingu były z roku na rok coraz wyższe osiągane i to też powinno nas pchać do tego, żeby tą segregację promować i uskuteczniać jak najbardziej. Dzisiejsze nasze spotkanie ma również wymiar taki, można powiedzieć, edukacyjny, prawda? Pani dyrektor, proszę nam powiedzieć, w jaki sposób segregować te śmieci? Najprostszą rzeczą to jest posiadanie odrobiny chęci, bo to jest chyba najważniejsze. W momencie, kiedy takie chęci u siebie już odnajdziemy i przekonanie, że to jest słuszne i że chcemy to robić, wystarczy udać się do MPWiK, złożyć tam stosowną deklarację i resztą naprawdę nie trzeba się martwić, bo cały system jest tak pomyślany, że wszystko inne już organizowane jest po drugiej stronie. A czy segregacja się opłaca, zapytam na koniec? Tak, oczywiście, tak jak już wspomniałam, no aspekt ekologiczny w sensie opłacalności jest jak najbardziej tutaj, można go uwidocznić. Tak, natomiast faktycznym aspektem w takim domowym budżecie jest to, że jeżeli zdecydujemy się na segregowanie odpadów, stawkę za opłatę za gospodarowanie odpadami mamy niższą niż w momencie, kiedy nie segregujemy odpadów. No myślę, że to jest drugi ekonomiczny, bardzo ważny aspekt, więc warto segregować, drodzy Państwo, śmieci. Zachęcamy jak najbardziej. Ja już dziękuję za uwagę. Przypominam tylko, iż gościem dnia była pani Marta Jäger, dyrektor do spraw zarządzania systemem gospodarki odpadami w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Lubinie.